Dopamina to rodzaj substancji, która wzbudza pożądanie wobec rzeczy, których jeszcze nie mamy. Każe wyszukiwać nowych rzeczy lub czegoś, co nie jest jeszcze w naszym posiadaniu. I ta substancja nagradza nas w momencie, kiedy jesteśmy posłuszni, a za opór nas każe. Jest to źródło pędu każdego człowieka w kierunku osiągnięcia rzeczy, których nie ma. jeżeli chcesz wiedzieć więcej, na przykład jak tę wiedzę przenieść na tworzenie filmów na YouTube, dołącz koniecznie do mojego newslettera newsletter.bartekdziedzic.pl Idąc dalej. Kiedy ludzie doznają przypływu dopaminy? Kiedy nadchodzi coś niespodziewanego? Kiedy nie wiadomo do końca co będzie? Na przykład e-mail od kolegi, którego długo nie widzieliśmy. Co w nim będzie? I nasze mózgi domagają się nieustannej stymulacji tym, co niespodziewane. Czasem do uwolnienia dopaminy wystarczy, że istnieje możliwość zaistnienia błędu przewidywania nagrody. Błąd predykcji jest związany z tym, że nasz mózg nieustannie analizuje i przewiduje, co się może stać, gdy podejmiemy jakieś czynności i analizuje rezultat. Od Przewidywań odejmujemy rezultat i mamy następujący wynik. Zachowanie jest utrwalane wtedy, gdy rezultat był lepszy od przewidywań. Zachowanie może zostać odrzucone, gdy rezultat był gorszy od przewidywań. A kiedy natomiast wynik jest zgodny z przewidywaniami, ludzie odczuwają zniechęcenie i podejmują działania, które mają dać lepszy rezultat. Po więcej, obserwuj mój kanał na YouTube Bartek Dziedzictwa.